Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Zacznę od słów, które nie powinny tutaj na tej sali paść, a wybrzmiały ze strony posłanki opozycji, że rząd Prawa i Sprawiedliwości obiecuje cuda na kiju. Szanowni Państwo, okres pandemii jest to taki czas, który objął cały glob i nie powinniśmy się przerzucać i zbijać kapitału na krzywdzie, zdrowiu, życiu ludzi. Szanowni Państwo, właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie obiecując, a realizując, wprowadził tak zwane wsparcie dla branży turystycznej, mianowicie i polskich rodzin, które w wyniku pandemii mogły utracić czy mieć zmniejszone wpływy budżetowe, wprowadził bon turystyczny. Jest to jednorazowe świadczenie w kwocie 500 zł, które otrzymuje każde dziecko do 18 roku życia i dodatkowe, jeżeli jest dziecko o niepełnosprawności. Szanowna pani, pani pozwoli, że ja nie będę z mównicy z panią polemizować, a pani siedząc w ławach poselskich ze mną. Moje półtorej minuty jest na zadanie pytania. I teraz wracam. Tym bonem można opłacać między innymi, pani poseł, szanując się nawzajem, tym bonem można opłacać między innymi wypoczynek, zarówno pobyt w hotelu, czy inna forma, ale nie obowiązuje to, ten bon turystyczny nie jest li i wyłącznie w tym momencie. Panie ministrze, proszę powiedzieć, czy bon jest realizowany, jak on wpływa, jakie działanie ma, jak oceniacie właśnie tę formę wsparcia branży turystycznej? Dziękuję. Dziękuję.